Założyliście rodzinę, macie dwie fantastyczne córki, Wiktorię i Kornelię. I teraz o tych córkach właśnie sobie porozmawiamy. Pamiętacie moment taki pierwszy, kiedy zostaliście rodzicami? I jakie to były uczucia? O kurczę, no na początku no to rzeczywiście na pewno strach, przerażenie, no emocje takie, no zaskoczenia, tak? Wiesz, no. Nie do końca wiesz, co się będzie działo. Z drugiej strony szczęście, no bo jest to coś z ciebie. No. Ja nie zapomnę też nigdy w życiu, ja byłem przy dwóch porodach też. Obcinałeś pępowinę. No, oczywiście. Tak, powiedział, że nie ma papaża, musi być przy tym. Ta druga historia to był taki hit, że normalnie jak w filmie. Ale to zaraz opowiemy, jak będziecie chcieli wysłuchać. Nie, chcemy oczywiście. Bo Eliza zawsze mówiła, a za długo to opowiada. No, tak długo opowiada. Dobra, to w dużym skrócie może powiem po prostu, że tak. Byłem przy dwóch narodzinach. Przy pierwszym to byłem jakby od samego początku. Przy drugim już Eliza, oczywiście tam trzymałem Elizę za rękę, nie wiem, chodziłem, prawie dlałem sam w ogóle. No bo wiecie, o co chodzi. Ja nie chciałam, żeby był przy drugim porodzie, ponieważ przy pierwszym jeszcze troszeczkę na nim wyżyłam. Wiecie, no jak to jest, jak masz taki straszny ból. I kurczę, tak mocno to przeżywasz, a ktoś ci mówi, no oddychaj spokojnie, no spokojnie. I oto wiesz, nerwy. I nie chciałam po prostu, żeby go to spotkało drugi raz, że ja gdzieś tam będę krzyczała, wyzywała, obrażała. Więc wolałam, żeby było żeby po prostu na spokojnie urodzić przy tam położnych i nie dać mu tego. I przy drugim dziecku właśnie była taka sytuacja, że Eliza już mi jakby nie zadzwoniła wcześniej, tylko powiedziała, zadzwonię, jak już będzie ten, bo nie wiadomo, ile jakby będzie to trwało, zanim się zacznie, tak? I Eliza dzwoni. Ja wtedy u teściów jeszcze byliśmy i tam no, 15-20 minut się jedzie do tego szpitala. I dzwoni do mnie Paweł, a ja mówię, o co, zaczynasz rodzić? A ona, ja już urodziłem. A ja taki mówię, co? I zaczynam krzyczeć. I mówię, jak to? Bez mnie? A kto obetnie pępowinę? I mówię, nie ma takiej opcji. Mówi, powiedz im, że jak obetną pępowinę, to mają przesrane. I Eliza tam mówi, dobra, ja mielę opony, ogień ruszam. I zdążyłeś. I zdążyłem, ale taka akcja, że jak na najlepszą operację, w ogóle wbiegam tam normalnie, zrzucam z siebie ubrania, bo tam trzeba było, wiesz, jedna pielęgniarka trzyma tam. Wszyscy byli przygotowani, bo z tym dzieckiem czekali. Tak, no tak. Czysty kaftanik, druga mi psika ręce, myje. Trzecia mi podaje nożyczki jak chirurg na bardzo ważną operację. Wbiegał i tymi nożyczkami. Tak, udało się.